Siedzę tu przy kompie właśnie zamulony, czytam te komentarze, to wszystko na internecie i wszędzie jakiś Team Rafonik, człowieku po 200, po 500, po 1000 lajków, komentarze. I ja myślałem, że nas jest mało. Gdzie wiem, że też widownia jest wspólna, bo mam taką statystykę na Instagramie i 63% obserwujących to jest wspólna widownia moja i samo, nie? Tak jest według Instagrama, takie są statystyki. Ale mimo wszystko jest nas taka masowa, gdzie coś nowego się nie pojawi na temat tej walki, wy już tam jesteście. Czy Facebook, czy Insta, teraz przykładowo wszedłem pod zdjęcie jakieś i tam już komentarz z bomby, czy jako 150 lajków, zdjęcie 2 minuty, 150 lajków, Team Rafonix. No kurwa, ludzie, wy dominujecie, nie? Także jak ktoś nie słuchał moich poprzednich story, to niech teraz przewinie. Ja wam dziękuję bardzo. I kurwa jest sztos. Jest rozpierdol, człowieku, gdzie był podbicie. Człowieku, gdzie był podbicie do chłopa, 2 miliony subów. Przecież taka ekipa, kurwa, wiesz, w chuj ludzi powinno być za nim w ogóle. No i są, ale tutaj to kurwa nie odpuszczacie, nie? Wiesz, bijecie się normalnie tam w tym internecie, w tych komentarzach, kurwa, walczycie. Ja pierdolę. I to wszystko dla jakiegoś kurwa Rafoniksa. Masakra.